Tytuł kursu: Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce. Moduł: Profilaktyka chorób skóry. Temat: Poradnictwo kosmetyczne. Nastolatki stanowią coraz większą grupę klientów gabinetu kosmetycznego. Problemem, z którym borykają się najczęściej, jest trądzik pospolity, który uaktywnia się zwykle w okresie dojrzewania. Podstawowym elementem każdej wizyty kosmetycznej powinien być wnikliwie przeprowadzony wywiad. Pozwala on określić potrzeby klienta, rozpoznać przeciwwskazania do zabiegu i zaproponować odpowiednią pielęgnację. W wywiadzie istotne jest zadanie pytań, dzięki którym można uzyskać jak najpełniejsze informacje o stanie zdrowia klienta. Dane uzyskane w trakcie wywiadu i diagnozy pozwalają na precyzyjne dobranie zabiegu do potrzeb skóry klienta i dopiero wówczas można podjąć decyzję o tym, jak ma on wyglądać. Po zabiegu kosmetyczka uzupełnia kartę klienta o uzyskane efekty i odczucia, jakie pojawiły się u klienta w jego trakcie. Zapisuje również informacje o planowanej ilości zabiegów i ich rozłożeniu w czasie. Na koniec zapisuje także zmiany, jakie powinny pojawić się w pielęgnacji domowej wraz z zaleconymi preparatami. Praca z klientem z problemami skórnymi wymaga współpracy z lekarzem dermatologiem. Jeśli problem dotyczy nastolatków, przydatne może okazać się wsparcie psychologa. Pamiętać należy, że problemy skórne mogą powodować problemy na gruncie emocjonalnym i zaburzać poczucie własnej wartości. Kosmetyczka nie zawsze może podjąć działania na zmienionej skórze. Powinna w sposób delikatny zachęcić klienta do wizyty u dermatologa i prowadzić pielęgnacje zgodne ze wskazaniami. Dla klienta ma również być zaufanym źródłem informacji na temat pielęgnacji wrażliwej skóry. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.